Chciałem jeszcze trochę z wami porozmawiać na kwestię tego nowego ładu, który się tu u nas wprowadza. Po pierwsze, sama nazwa jest moim zdaniem słaba, bo ład to mi się kojarzy z tym, że ktoś przyjdzie i wprowadzi nam nowy ład, czyli nas złapie za pysk i pokaże, jak to się... gdzie jest jego miejsce w szeregu. Zła nazwa, w ogóle nie marketingowa. Ale może mnie się tak kojarzy. No, napiszcie wam, jak się kojarzy ten nowy ład, że co, że to jest okej nazwa. No i w tym nowym ładzie kwestie podatkowe są poruszane. I tam jakieś takie określenia padają, typu, że ci, którzy pracują, którzy zarabiają, to potem korzystają z tych naszych dróg i z naszych przedszkoli, z naszych żłobków, z naszych szkół. Z jakich naszych szkół, przedszkoli, żłobków i tego wszystkiego, to chyba nie, no bo to nie są nasze, tylko to wszystko jest za pieniądze z podatków, czyli ci, którzy pracują, zarabiają, płacą podatki, no ci, którzy nie pracują, dostają i też płacą podatki, nie, poniekąd. Podatki od tych pieniędzy ściągniętych z podatków, to w ogóle jest wszystko zagmatwane, nie, ale najgorsze jest to, że się mówi, że ci biedni płacą niskie podatki, a ci bogaci też płacą niskie podatki. I tak się zastanawiam, bo może się to zmieniło matematycznie na przestrzeni ostatnich lat, bo różne się zmiany dzieją. Teraz się okazuje, że nie mamy dwóch płci, tylko mamy więcej tych płci. Jeszcze się nie zapoznałem z tematem, nie wiem, ile ich jest i jak to wygląda, ale w to się nie mieszam na razie, bo to jest już poza moim obszarem. Na razie tę matematyczną kwestię chciałem poruszyć, bo zawsze mi się wydawało, że jak ktoś zarabia więcej, to płaci więcej tego podatku, a tu nam się mówi, że płaci tak samo mało. Tak sobie wziąłem taki przykład. Ktoś zarabia 50 tysięcy rocznie. Przyjmijmy na potrzeby tej mojej dywagacji, że skalę mamy liniową, nieprogresywną, 20%, no to za 50 tysięcy zarobił, zapłacił 10 tysięcy podatku w roku, nie? Okej. Okay. Ten, kto zarobił 10 razy więcej, czyli zarobił 500 tysięcy, zapłacił 100 tysięcy podatku, czyli też 10 razy więcej tego podatku zapłacił, nie zapłacił tyle samo. Chyba że jest jakaś taka skala, że wszyscy się umawiamy, że płacimy po 1000 zł podatku, to ja bym chyba bardzo chętnie, co prawda musiałbym się chyba rozstać z moją księgową, że mi tej drogi wcześniej nie podpowiedziała, bo na razie, no na razie płacę tak jak płacę, nie? Nie mam czegoś takiego, że czy się zarobi, czy się nie zarobi, nie ma jakiegoś ryczałtu podatkowego, tak więc ten, kto zarobił mało, zapłacił 10 tysięcy, ten, kto zarobił dużo, zapłacił 100 tysięcy, czyli 10 razy więcej, tak więc no do tego rozważania się przychylam. Już w ogóle nie mogę zrozumieć skali progresywnej, czyli jak zarabiacie więcej, to nie płacicie tych 20%, tylko płacicie 40%. Z jakiej niby paki? Bo co, bo dłużej w pracy zostajecie, bo dłużej żeście się edukowali, bo więcej wiecie. I co za to karę macie zapłacić, że się staracie, że chcecie? I tak płacicie więcej. Zarobiliście 10 razy więcej, to płacicie 10 razy więcej podatku. No, równo i sprawiedliwie. I dodam jeszcze więcej, że ten, kto zarobił te 50 tysięcy i zapłacił 10 tysięcy pod tego podatku, to jeszcze mu zostaje 40 tysięcy do wydania. Jeżeli to wydaje w kraju na towary, usługi, to jeszcze płaci VAT. Przyjmijmy na potrzeby tych dywagacji, że jest 20% średnia VAT-owska. No to jeszcze zapłaci od tych 40 tysięcy ile? 16 tysięcy VAT-u. A ten, kto zarobił te 500 tysięcy, zostaje mu 400 tysięcy. I jeśli to wyda, to zapłaci jeszcze dodatkowe ile? Policzmy sobie. No właśnie, też zapłaci 10 razy więcej tego podatku. Tak więc, no nic. Dokręcanie śruby tym gościom, którzy pracują, nie jest dobrą sprawą. I socjal też nie jest dobrą sprawą. Nigdzie jeszcze się to na świecie nie sprawdziło. Żadna nacja z tego tytułu nie odniosła jakiegoś progresu. No, to taka prawda. Jeżeli pozbawiacie ludzi motywacji do pracy, dając im pieniądze za darmo, no to nie jest fajne. A dokopywanie tym, którzy chodzą do pracy codziennie i płacą, to też nie jest fajne. Nie wiem. Ustosunkujcie się wy do tego, bo ja, może się matematyka zmieniła, faktycznie, może się coś zmieniło, bo teraz no wszystko się zmienia i faktycznie nie jest tak, że ten, kto zarabia 10 razy więcej, to płaci 10 razy więcej podatku, ale no tak mi się wydaje. A jak jeszcze ma tą skalę progresywną, czyli tam skakuje z tych 20 na, przypuśćmy 40, bo nie wiem jaka tam jest dokładnie, 30 coś, no to jeszcze płaci więcej. I nadal to jest źle, i nadal trzeba śrubę przykręcić.
Mam wrażenie, że to się źle skończy. Może nie za tydzień, może nie za dwa, może nie za miesiąc, ale prędzej czy później to będziemy mieli zderzenie ze ścianą. Bolesne bardzo. No i jak ktoś to wszystko będzie musiał potem spłacić. U mnie już meta coraz bliżej. Ale zostaną ci, którzy do mety będą mieli nieco dalej. Niestety w dzisiejszych warunkach wygląda to tak, że można w prosty sposób przenieść się gdzie indziej, gdzie jest trochę bardziej rozsądnie, nie? Żebyśmy tak się nie obudzili w pewnym momencie, że ci młodzi już będą tak tutaj tymi podatkami wystraszeni, że się wyprowadzą gdzieś za granicę, ci szczególnie co myślą, mają jakiś potencjał i budują faktycznie tą gospodarkę i dobrobyt krajowy, a zostaną tylko ci, którzy będą oczekiwali tej rządowej jałmużny, bo to naprawdę się bardzo źle skończy. Czy nie zapaść kolejnych jakiś winogron? Gdzie ty ten twarz pchasz? Tutaj coś nie ma? Czekaj, pokaż mu się. Dobra. Czerwiec, 8 rano. Wiatr jak zwykle duży. 8 stopni. No zwariuję z tą pogodą. Czy będzie jeszcze w tym roku ciepło? Czy dopiero w przyszłym? Zbiornik zrobiony. Pora zatankować. Do pełna. Na cały sezon mi zazwyczaj starcza te 2000 litrów. Mało łapek, chodź tu. Jak ty się zachowujesz? Uspokój się. Chodź tu. Masz być spokojny i nie próbować szczekać na pana miłego, co tu przyjechał z gazem. Dwa tysiące litrów. Pytanie mnie się nasunęło takie, bo jak już mam te ukośnice i te inne rzeczy, to czy, żeby z tego korzystać, chociaż raz, żeby skorzystać, to trzeba mieć jakiś materiał. Może ktoś jest tutaj z okolic Kielc i się orientuje. No bo jak kupujecie te rzeczy w tych centrach handlowych, są strasznie drogie. Jakaś tam kantówka, jakieś tam deski, jakieś coś. To jest wszystko zajebiście drogie. I przede wszystkim nie jest to też dobrej jakości, bo często jest mokre, często jest powykrzywiane. I pytanie, czy gdzieś tutaj w Kielcach jest jakaś, nie wiem, suszarnia, czy coś w tym guście. Czy to trzeba sobie kupić deski i zawieźć do suszarni, czy już można kupić takie deski. Czy kantówkę, czy to jest niestety niemożliwe i trzeba się zdawać na te wszystkie markety budowlane i za te miliony monet to kupować. Przecież jak tutaj kawałek kantówki kosztuje 70 zł, to jest trochę porąbana sytuacja. Tak więc liczę na drobną sugestię, bo może jakąś delikatną partyjkę materiału bym kupił, żeby się w ogóle wprawić. Nie wiem, zrobię jakąś donicę na kwiaty albo coś innego, co nie jest mi do końca potrzebnego. Jeszcze dzisiejszy hol zakupowy przecież powinien być. Takie coś było w śmietnisku. To wziąłem. Nie wiem w ogóle do czego to jest, ale jak było, nie wiem, chyba za 2 zł, to mówię, zaryzykuję. I podkładka antypoślizgowa. Tak to wygląda. No, nawet fajne. I to do patrola myślałem, żeby tam wstawić. Widzę, że to jest na takim glucie, to się powinno przykleić i potem w takim czymś sobie wrzucacie do tego kamerkę, coś tam i wam nie lata i nie wypada gdzieś w błoto. Także wziąłem takie dwa utensylia do patrola. To też było po 2 zeta. Czasami coś trzeba ścisnąć, a to takie nawet w miarę solidne jest. Jeszcze nie wiem co to. Aha. I co, i to się do wszystkiego ma lepić, tak? Bo to jest taka forma, że... I coś sobie tu na tym można powiesić. No nie wiem zupełnie po co mi to jest. A co to jest? Protect cover. Nakładka ochronna. A czyli na to co można... O ja pierniczę, jak to się przykleja. Taką nakładkę ochronną założyć. Żeby z tej strony, bo z tej strony sobie widzę, że można coś dokleić. O, albo sobie można zakleić tą nakładką i coś tu wieszać. Jak to? Do oderwania? O, panie! No dobra, nie wiem po co. Ale za 2 zety szkoda było nie wziąć. Jeszcze do tego jest takie pudełeczko. Ciekawostka. Nie wiem, czy kiedykolwiek to wykorzystam, ale najwyżej zasilę. Cytryna.